można rzucać ręką. Po prostu można podnieść piłkę, wziąć, rzucić ręką. Lub można też wiosłem, jeżeli ktoś jest tak uzdolniony. To jest sport kontaktowy i to są tam faule różne. To jest jakby, co to są kartki na przykład. Ale to się zdarza, no po prostu no mamy ochronne kaski, kapoki, więc na to trzeba być przygotowanym po prostu. Zgłosiłam się na konkurs strzelecki i przyjechaliśmy tam z trójką osób z klasy i strzelaliśmy i mi się bardzo spodobało. Myślę, że dla dziewczyny bardziej humanitarne jest strzelanie do tarczy niż do zwierząt, więc to chyba był fajny pomysł. Dzisiaj goleniów nie stoi jedną czy dwoma dyscyplinami sportu. Tych sportów, na arenach, na których mamy sukcesy na arenach ogólnopolskich, ale również europejskich, a i światowych jest dużo. Najważniejsze osoby, od których ten sport wasz się zaczyna, to są wasi rodzice. I myślę, że należą im się ogromne brawa. Jest bardzo mocne wsparcie. Zawsze zawożą wszędzie, na turnieje przyjeżdżają i w ogóle. I kibicują. Tak, kibicują. Jak tylko mogą, tak. Najmocniej. Mam taką nadzieję, że właśnie to pokolenie, które teraz idzie, które teraz trenuje, osiąga sukcesy, że to będzie właśnie to pokolenie, które gdzieś tam wejdzie na to nasze miejsce i będzie osiągało te najwyższe sukcesy na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata i na Igrzyskach Olimpijskich.